Witam Państwa bardzo serdecznie, Janina Swat, Radio i Telewizja Pomost. Przedstawiam Państwu panią Irenę Posiewko, pseudonim Iruś, która wydała swoje wiersze. Tomik nosi nazwę Własne poruszenie. Z panią Irenką spotykamy się już nie po raz pierwszy, ale dzisiaj chcemy przedstawić jeszcze niepublikowany wiersz, ale musimy się odwołać również do tego tomiku, żeby lepiej zrozumieć wrażliwość poetki. Autorka tego tomiku pisze tak. Jeśli chcesz ujrzeć własne poruszenie, daj krok i następny. Nie zatrzymuj się, a wejdziesz na szczyt marzeń i ujrzysz cuda. Życie to jedno wielkie poruszenie. Cudny tekst. Przebija się przez niego wrażliwość poetki. I proszę Państwa, za chwileczkę poetka powie troszeczkę o tym, jak to się zaczęło, że te wiersze powstały, ale dosłownie to będzie wzmianka, bo w tym materiale poetka przedstawi jeszcze wiersz nigdzie nie publikowany, a powstał on z doświadczeń przeżytych poza granicami Polski. Oddaję głos pani Irence. Witam Państwa serdecznie. No, chciałabym troszeczkę powiedzieć właśnie, jak powstał ten wiersz, który chcę przedstawić. Otóż byłam 15 lat w Stanach, no i oczywiście tam dużo rzeczy różnych widziałam, dużo wydarzeń i po prostu to, co czułam, to, co moje serce dyktowało mi, to po prostu napisałam w tym wierszu. I ja myślę, że ten wiersz to najbardziej może, te słowa w nim, to najbardziej przedstawią właśnie to, co ja widziałam i to, co ja czułam. Ja myślę, że przeczytam ten wiersz i wtedy będziecie mogli Państwo więcej coś na ten temat zrozumieć i co ja odczuwałam i jakie ja przechodziłam przejścia i co ja widziałam. Wiersz ma tytuł Uroki Ameryki. Szczotka, szmata, bakiet, mop. Sprzątać muszę dalej, hop. Kamet, Windex, biała pianka spływa pięknie jak śmietanka. Zlew i kranik pięknie błyszczy, aż z zachwytu każdy piszczy. Wszędzie zmyta już podłoga. Magic, jestem Ola Boga. W lustrze czyste jest odbicie, daj dolara myślem skrycie. Jeszcze pozostały biurka, jak perełki są na sznurkach. W koszach jeszcze leżą śmieci, many, many, krzyczą dzieci. Do sprzątania się przykładam, czas wciąż leci, a ja ganiam. Nikt mnie teraz nie dogoni, biegam szybko w maratonie. Tu i tam widzę bałagan, chyba przeszedł tu huragan. Widzę wielką tu kaszanę, więc na stałe nie zostanę. Wolność tutaj chyba w cieniu, siedzę ciągle jak w więzieniu. Chcę do parku zabić nudę, kapy krzyczą już przez tubę, do 9:00, więc nie zwlekaj i do domu już uciekaj. Gdy do domu swego wjedziesz, to po trawie nie przejedziesz, mandat kapy tobie piszą i dolarki tylko liczą. Ach, ile mnie to kosztuje, kiedy rankiem odnajduję. Przecież to jest moja trawa. Dla nich mandat to zabawa? Chcę postawić auto moje, wjeżdżam na podwórko swoje. To podwórko moje jest. Trawę ja odsiewam też. Gości miejsca już nie mają, więc ulicy się trzymają. Zakaz na zakazie stoi, długo auto nie postoi. Tylko na zegarek patrz. Wieczór, trzeba auto brać, do aut skrzydła niech dodają, w nocy niech auta fruwają. Drą tu każdy ile może, nawet język nie pomoże, każdy o tym niech się dowie, poniżany jest tu człowiek,
Dom i praca, wielka nuda i odłożyć się nie uda. Miodem, mlekiem kraj płynący? To jest dzisiaj kraj ginący, wszystko w sklepach podrożało i w kieszeniach jest za mało. Pracy więcej więc dobieram i na ręce swe spozieram, a kręgosłup? Nic nie mówię i wygodne kłać obuwie i tą chemię ciągle wdycham, gdy do domu przyjdę, zdycham. A niektórzy chodzą dumnie, nie wracają chyba w trumnie, gdy starości już dożyją, w domu starców tylko gniją. W naszym kraju ludzie skrzeczą, że dolary z nieba lecą. Pięknie świecą się zielone, ściany nimi oklejone. Dom i auto wszystko dają i w potrzasku cię już mają. W pracy więcej się wyrabiasz i na konto dla nich wkładasz. Biedni tylko ciągle płacą, a bogaci się bogacą. Kredyt karta to nie problem. Mówią, że to jest wygodniej. Życia trochę już zostało, a dolarów zawsze mało. Przy sprzątaniu ciągle biegam. No i wszystkich was ostrzegam. Wy nie wchodźcie w takie błoto. Chociażby to było złoto. Z boku wszystko pięknie świeci. Ale to są tylko śmieci. I jest jeszcze część druga. Czy też mam przeczytać? Uroki Ameryki 2. To nie dla mnie, to dla muła. Takie plany sobie snułam. To mnie nie dla mnie, lecz dla byka. Taka właśnie Ameryka. Kapy ciągle się czepiają, to jeszcze tam chyba nie. Kapy ciągle się czepiają, mało jeszcze forsy mają. Jaka wolność, jaki raj. Przecież to jest małpi gaj. Te, co żyją bardzo marnie, idą z biedy pod latarnię. Bumy na ulicy siedzą, z głodu czasem szczury jedzą. Jak mądrzejszy resztki zjada, ten w depresję nie popada. Nie zaskoczy go i zima, bo się blisko barów trzyma. A niektórzy krótko żyją, co dostaną, to przepiją. W lato mają żywot dziwny, w zimę coraz więcej sztywnych. Śmierdzi od nich już z daleka, jak najdalej, więc uciekaj. Oni wcale się nie myją i tak sobie w brudzie żyją. Na południe w dzień przyjeżdżaj, chociaż w nocy nie wyjeżdżaj. Chodzą w nocy, gany mają i do obcych tam strzelają. Na północy się nie boję. Twardo na swych nogach stoję, chociaż mały domek swój. Prawda, przecież to nie mój. Domek banku, wielka szkoda, chociaż mały jest wygoda. Tylko, że nas oszukują, po kieszeniach wciąż ładują. Polak robi jak parobek, Meksykanka ma tu żłobek. Dużo dzieci przy niej chodzi, ona tutaj ich nie głodzi. Mąż wszystkiemu tu zaradzi, trawnik kwiatami zasadzi. Tako zje, wypije kawę, potem jeszcze skosi trawę. Naród ten też pracowity, w weekend trochę okowity. Amerykę zalewają, no bo tutaj lepiej mają. Ludzie myślą, raj na ziemi i odłożysz do kieszeni. Kiedyś tak na pewno było, zawsze coś się odłożyło. Co ja biedna myszka szara, sprzątam w nocy jak Tamara. Mało w nocy, jeszcze dniem. Wracać to jest tylko snem. O dolarku kiedyś śniłam, no bo dobra flaszka była i do tego słodka guma. Przyjechałam taka dumna. Teraz dolar grosik marny i wysiłek mój jest darmy. Na opłaty i na życie. To nie życie, tylko gnicie. W Polsce żyć, a tu pracować, to nie będziesz już głodować. Ale kupić coś większego, to zapomnij, mój kolego. W kraju czuję się jak dama. Tutaj jestem ciągle sama. Mąż nie dożył już powrotu. A ja nie mam wielkich wzlotów. Dwoje dzieci mam na głowie, muszą w piśmie, no i w mowie angielszczyzny się nauczyć i polskiego się przyuczyć. Jeśli skończyć będą chcieli, w życie lekką będą mieli. Dla nich chcę to wszystko robić,
by do życia przysposobić. W Ameryce tak marnieją, no i szybko się starzeją. Czas jak woda z kranu leci. No i dzieci, moje dzieci. Dzieci lubią zbijać bąki. No i dobre to skarbonki. Sytuacji tej nie zmienią, bo to tylko jest marzenie. Jeszcze trochę popracuję, może syn mnie pożałuje. Jak zarobi jakiś grosik, to pomoże w ciężkim losie. 4 lata trzeba chodzić, żeby jakieś studia zrobić. 4 lata cierpliwości. O mój Boże, o litości. Od tej pracy chyba skonam. To nie dla mnie, to dla słonia. Praca, praca, a czas goni. To nie dla mnie, to dla koni. Przepiękny tekst, bardzo wzruszający, ale jednocześnie odbieram to jako przestrogę dla tych, którzy widzą świat daleko od nas, w pełni zielonych barw. Okazuje się, że później przychodzi tęsknota. Okazuje się, że ciężka praca, którą tam się zostawiło i przez to zniszczyło zdrowie, nie zawsze było warte tego, żeby tam wyjechać. Dziękuję pani Ireno za przekazanie nam tych przemyśleń. Myślę, że ku przestrodze za po niektórych ludzi, którzy potem wstydzą się wrócić do kraju z niczym, bo przecież zostawili cały majątek niejednokrotnie, żeby tam wyjechać. Bardzo się wzruszyłam. Czekam z utęsknieniem na wydanie tego. Właściwie dla mnie to jest taki poemat. Poemat o życiu w Ameryce ludzi, którzy jadą tam w celu realizacji swoich marzeń. Gratuluję wrażliwości, gratuluję no, takiego samozaparcia, że tyle lat pani tam wytrwała. No i właśnie i śmierć męża. I powrót do kraju. Oddam jeszcze na chwilę głos. Dziękuję bardzo. No chciałam powiedzieć właśnie, że bardzo ciężkie przeżycia miałam, bo tam zmarł mąż, a po roku dowiedziałam się też, że zmarł syn. 30 lat miał. Także to było bardzo duże przeżycie. Poza tym ja chciałam wydać jeszcze tomik pod tytułem Uroki Ameryki i oczywiście chciałabym, żeby ten tomik był w 2 językach, po polsku i po angielsku. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, życzymy sukcesów. Dziękuję.